Halo? Co tutaj się dzieje? Co wy tu nagrywacie? Beze mnie? Cześć, z tej strony Kamil. Dzisiaj pokażę ci fajny patent, taki trik kuchenny, który się przydaje w wielu sytuacjach. Będzie to podrzucanie na patelni. Służy to jednoczesnemu mieszaniu rzeczy, także jak nie mamy żadnych przyborów pod ręką, bo akurat gdzieś przewędrowały, to właśnie wam się przyda. Także zaczynamy. Bierzesz sobie patelnię. Najlepiej jak to jest głęboka patelnia, z tego względu, że nie będą ci się wysypywać rzeczy. Właściwie to będą się wysypywać, ale mniej. Jest łatwiejsze do nauki. Teraz tak. Przyda nam się coś suchego do podrzucania. Fajnym pomysłem są płatki owsiane, możesz użyć ryżu suchego, makaronu, czy chociażby soli kuchennej. I teraz tak. Cała rzecz polega na tym, żeby przerzucić rzeczy z jednej strony patelni na drugą. Czyli ja to tak troszkę wezmę bliżej do ciebie, ale generalnie trzymamy w poziomie, czyli tak. Chcemy przerzucić rzeczy z przodu do tyłu. Jak to zrobimy? Będziemy chcieli podrzucić, cofnąć te rzeczy, żeby wylądowały z tyłu tutaj patelnie. Czyli w przyspieszeniu albo w normalnym ruchu wygląda to tak. Natomiast jeżeli mielibyśmy to podzielić na etapy, to najpierw zrzucamy sobie rzeczy na początek patelni, podrzucamy, jednocześnie cofając, opa, delikatnie. I wbrew pozorom, im robimy tym to szybciej, to jest to tak naprawdę łatwiejsze. Także na początku popróbujcie wolno, przerzućcie sobie rzeczy, spróbujcie cofnąć. Nie bójcie się, jak się wysypie, to wysypie. Jak się wysypie, to pozbieracie albo poprosicie kogoś, żeby pozbierał. Odstawiamy i w prawdziwym życiu wygląda to mniej więcej tak. O nie! Coś mi się tam przypala. Gdzie jest łyżka? Łyżka, łyżka! Nie ma łyżki, nie ma łyżki. Ojeju, co się dzieje? Moi drodzy, nie panikujemy. Spokojnie, masz wszystko pod kontrolą. Teraz tak, podchodzimy i mieszamy. Podrzucamy i mieszamy. Zobacz, jak ładnie. Pięknie. Tak to się robi. Potrenuj codziennie. Ja myślę, że jedna minuta każdego dnia przez 7 dni, później przez 30 i jeden miesiąc masz opanowaną nową umiejętność kuchenną, która jest bardzo przydatna. Tak więc ja ci życzę powodzenia. Daj znać, jak ci poszło. Cześć.